Przed nami najpiękniejsze święta, święta Narodzenia Pańskiego. Niech te święta będą rodzinne, zdrowe, białe, radosne, pełne miłości, a nadchodzący nowy rok niech będzie szczęśliwy, pełen ciekawych wyzwań, niech spełnią się marzenia i noworoczne postanowienia. Wesołych świąt. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, wszystkich tych 22 sołectw za wielką aktywność w ciągu tego roku, aktywność w grupach odnowy wsi, w stowarzyszeniach, w których pracują. Świetnie pracuje się z Państwem i myślę, że te efekty będą bardzo, bardzo dobre. Spotykaliśmy się bardzo często, a ja te spotkania z Państwem cenię szczególnie, bo jest okazja wtedy do rozmowy, do wymiany doświadczeń, ale też do posłuchania o tym, co powinniśmy w dalszej swojej pracy czynić. Także życzmy sobie wzajemnie do tego roku w tych samorządowych sprawach, żeby nam się wiodło, żebyśmy dostali jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej, a w Waszych domach, by zdrowie gościło, nastrój, by była praca, i żyło się dobrze. Drodzy mieszkańcy, szanowni Państwo, pozwólcie, że zaproszę się do Państwa domów, aby złożyć Państwu w imieniu Rady Miejskiej najserdeczniejsze życzenia świąteczne, aby święta przyniosły Państwu radość, miłość i uczucie spełnienia w rodzinie. Z okazji nowego roku życzę Państwu, aby wszelkie troski omijały Państwa, abyście zrealizowali swoje pomysły, swoje plany i swoje marzenia. Ten rok duszpasterski w Polsce przeżywamy pod hasłem być solą ziemi, a więc życzę wszystkim, żeby byli solą ziemi, żeby dawali też prawdziwe świadectwo o Jezusie Chrystusie i życzę Bożego błogosławieństwa wszystkim, łaski, zdrowia i wszystkiego tego, również co we mnie jest najlepsze, o ile coś takiego jest. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia spokojnych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych, szczęśliwych, pełnych ciepła rodzinnego świąt. Niech chwile, które spędzą Państwo przy wigilijnym stole, pozostaną dla Państwa niezapomniane, a pod choinką niech się znajdą upragnione prezenty. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Gdy już zakończymy przedświąteczne porządki, gdy już wszystkie karpie i pierogi będą ugotowane, usmażone, gdy skończy się ta przedświąteczna bieganina, to życzę wszystkim Państwu i sobie również, byśmy przy wigilijnym wspólnym stole odnaleźli to, co w Bożym Narodzeniu najcenniejsze. Nową nadzieję, nowe marzenia, dużo miłości i dużo zdrowia. Mam nadzieję, że w takiej właśnie atmosferze spokoju, miłości, radości upłyną nam wszystkim święta Bożego Narodzenia i cały przyszły rok. W związku ze świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym nowym rokiem 2013, mam nadzieję, że ta trzynastka nie będzie pechowa, życzę mieszkańcom wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, a przede wszystkim życzę, żeby ci mieszkańcy mieli władzę, która podejmuje mądre decyzje. No bo niestety nie zawsze tak jest. Życzę wszystkiego najlepszego.